Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy. Długo już go nie odwiedzaliśmy, ostatnimi czasy wlatywały tylko i wyłącznie odcinki z tego berserka tymczasowego, powiedzmy, z W52. No i stwierdziłem, że dzisiaj jest dobry moment, żeby na tego zabójcę sobie wrócić i ewentualnie coś tu podziałać, pokazać wam, co się pozmieniało. Jest to serwer w zasadzie najnowszy, na jakim gramy, więc no tutaj regularnie coś się zmienia, regularnie coś pokonujemy. No i jakoś to do przodu powolutku idzie. Już mamy, jak widzicie, 330 level, także już wchodzimy w ten taki, nawet bym powiedział, mid game, powiedzmy, który będzie jednak mimo wszystko trochę trwał, no ale to już nie jest ten etap, gdzie wbijamy level za levelem, tylko troszeczkę wolniej już to idzie, tak więc no mówię, może taki mid game, mogę to tak nazwać chyba, no i tak jak mówię, pokażę wam, co tu się pozmieniało i oczywiście poklikamy sobie loszki, bo na niektóre mam fajne procenty. Od złapania pupili zimowych tak naprawdę nic nie klikałem, więc no myślę, że to też na pewno pomogło, bo tych statystyk troszkę nam doszło. No i zobaczymy, co tu uda nam się dzisiaj zdziałać. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, a jak chcecie pograć w Shakesa, to macie pierwszy link w opisie tego filmu, możecie sobie w niego kliknąć. I tak jak mówię, ta łapka w górę to najważniejsze, pamiętajcie o tym, bo nawet mi wczoraj pisaliście w komentarzach, że dobrze, że przypominam, bo niektórzy zapominają. Także przypominam również w tym odcinku, jak i w sumie w każdym. I ten subik, bo już 14100, dokładnie jednego mi brakuje. Pewnie zanim ten film wleci, to już go wbijemy, no ale mimo wszystko możecie zostawić. No i okej, co tu się pozmieniało ciekawego od ostatniego czasu? Aurę wbiliśmy dziesiątkę, mamy stówkę. Tu możemy w zasadzie dzisiaj coś wrzucić, bo jeszcze nie wrzucałem. Mamy jakieś rękawice dla Mariuszka, plus 11, no to za dużo nam to nie daje, od razu rozmontuję. Takie najciekawsze rzeczy. Arena w tym momencie wygląda tak, udało nam się zdobyć już wszystkie platynowe ulepszenia. Nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku, chyba jeszcze nam brakowało jednego albo dwóch. Teraz już mamy wszystkie. Więc jak widzicie, jakoś to powolutku idzie. No i teraz kupujemy tak naprawdę same skipy 7-dniowe. Dopiero 120 duodecylionów, powolutku to bardzo idzie na tym etapie, nawet przy skipach. No ale jest chyba E41 bodajże, więc jeszcze no troszkę tak naprawdę wbijemy E70, no i jakoś to pójdzie z górki. Okej, lecimy sobie dalej. Co tutaj jeszcze ciekawego? Jakieś nowe tutaj runki sobie znalazłem w broniach. Miałem 21%, zmieniłem na 24%. Już mogę chyba nawet 26 znaleźć, ale te 24 powiedzmy, że git. Chciałem to zrobić przed odcinkiem, żebyście mieli no, żeby jakieś większe procenty były po prostu na lochy, nie? Czary już mamy wszystkie na tym serwerze od jakiegoś czasu, więc no to akurat git. No i pupilki. Pupilki to, co tak naprawdę w tym momencie jest najciekawsze, bo tak, wczoraj zrobiliśmy ostatnie przejście w mroku. Mam to dla was zapisane, zaraz wam to mogę pokazać. Jak widzicie, wczoraj 14.19. Portal do piekieł też nam wczoraj padł, ale to na spokojnie, może wam nawet nie będę pokazywał. Tutaj kołka Van Helsinga pokonałem sam dla siebie, dlatego że miałem na niego fajne procenty, a brakowało mi troszkę do levela, więc pokażę wam tą walkę. No i w zasadzie tyle i chyba tutaj nic więcej tak naprawdę się nie działo. 30 tu widzę, że jakieś mamy większe klikanie, tu drugiego, tutaj, aha, to są portale do piekieł, okej, to ja od 30 tu praktycznie lochów nie robiłem, to ciekawe. A i tak nie mam jakichś dużych procentów, zaraz wam to pokażę, ale no tak jak mówię, za dużo ich tutaj nie ma. No i dobra, jeżeli chodzi o generalnie to, no to tak jak mówię, tego jaduna. I co z tymi pupilami? Jego już karmimy, wczoraj go sobie złapałem. Oko już dzisiaj, jak widzicie, wbijamy na stówkę i to jest bardzo spoko, z tym, że one się zrymowało ładnie, z tym, że nie możemy jeszcze pokonać Heraldona, dlatego że nam brakuje jednego peta. Sprawdzałem sobie na kalkulatorze do pupili, w tym momencie mam 0% na pokonanie Heraldona, natomiast jak złapę Paladona, którego będę mógł złapać już w ten weekend, bo w ten weekend będzie właśnie event epicki, no to sobie złapę tego Paladona i wtedy procenty mi wskoczą chyba na 5 albo coś takiego, więc to już będzie bardzo dużo. No i tego Heraldona sobie na spokojnie tutaj złapiemy i zaczniemy karmić. Jak widzicie, no jedzonek na tym serwerze w ogóle mi nie brakuje od pewnego momentu. Na początku nie było tak kolorowo, a teraz tak naprawdę no ponad 10 mam wszystkiego i ewentualnie tutaj do tego ognia mi troszeczkę brakuje, troszkę mam tego mniej, no ale i tak raczej codziennie karmię tego smokiego 3 razy, więc no jak widzicie, sami fajnie to idzie. No dzisiaj jeszcze wiadomo, nie kręciłem kółkiem, nie robię mawki, więc jeszcze tych jedzonek wyleci. Także no, z tym akurat stoimy w miarę dobrze. Więc tak jak mówię, w świetle zrobimy to przejście pewnie w piątek.
Zgaduję. Jeżeli chodzi o ziemię, no to Wyki jadło, no już też się zbliża do zamknięcia. Ostatnio złapaliśmy sobie Szczerbuna, jak widzicie 91 level, Smokiego mamy 93, więc w zasadzie nie wiem, czy już tego Rokitka nawet bym nie mógł pokonać dokładnie. W teorii niby nie powinienem czekać na event petów, ale nie wiem, kiedy on teraz będzie, na pewno nie w tym tygodniu, może za tydzień, a to już wiadomo, że do tego czasu na spokojnie sobie zamkniemy wszystkie tak naprawdę środowiska, może ewentualnie oprócz wody. No bo tą wodę mamy dopiero na 46 poziomie, no ale woda to jest taki żywioł, że jak widzicie, troszeczkę tych przejść trzeba zrobić, żeby go zamknąć. No ale tak jak widzicie, już zbliżamy się do zamknięcia powolutku tych środowisk i możemy sobie od razu zrobić walki na tym naszym nieszczęsnym świecie. O, tu mamy Hena. Hen w ogóle ładnie z tymi pupilami stoi. Jak widzicie, póki co 3 osoby chyba mają 72 pupile. Szymcio ma 71. Tutaj właśnie o Henie mówiłem. I chyba o... No i Turor. Turor ma 72 również. Więc tylko 3 osoby, ale tutaj też widzę, że 70 ma trochę osób. Także tak to wygląda. Tu w ogóle słyszałem, że niektórzy dopiero za tydzień tego jadu nas łapią, więc nie wiem w sumie, gdzie nam taka przewaga w tym niektórym osobom, które już mają zamknięte, urosła powiedzmy, no ale tak to wygląda. Dobra, no i czym tego Hena? Myślę, kurde, chociaż Hen pewnie też poszedł w oko, więc tutaj to będzie bardzo close walka. W sumie ten ogień mamy, to jest pupil dalej, on jest 93, więc może zaryzykujemy ogniem, spróbujemy, jak to pójdzie. No tutaj Dzinka pokonała, no i teraz mamy Smokiego i on pewnie ma, no właśnie, to oko, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No jeżeli byśmy, okej, no i teraz dobra, wygrana chyba. No, ledwo, bo ledwo, ten ostatni nie krytyk, ale na szczęście udało nam się wygrać. Okej, to nie było takie głupie, bo jakbyśmy poszli światłem, to by było tak naprawdę kryt za kryt, byłoby większe RNG, no a ten Smoky to jest jednak pet dalej, więc te statystyki ma jakby nie patrzeć mocniejsze. Dobra, tu sobie polecimy światłem. Tu możemy zaryzykować ziemią, udało się, no i na koniec woda również powinno się udać. Dobra, no i jak widzicie 5-0 po raz kolejny zostało zrobione. Co tu jeszcze ciekawego? Portal mamy nowy, bo wczoraj ubiłem. Tu już sobie budujemy twierdzę na 16, kwatery mi już stanęły na 15, więc teraz lecimy tą twierdzę. No i jak twierdzę dobijemy na 20, to będę myślał o czymś innym. Myślę, żeby akademię trochę podbić, bo powiem wam, że teraz to odbieranie tej akademii, no w zasadzie 2 godziny. 2 godziny mi się zapełnia do maksa, więc no przez noc jednak trochę tej akademii pracę mimo wszystko, w sensie ekspa z tej akademii, więc dobrze byłoby ją rozbudować, żeby no jakoś dłużej się ona napełniała, nie? To jest jednak problem na tak niskiej akademii, no ale co zrobić? Więc no tutaj, nawet zresztą w ciągu dnia nieraz zapominam po prostu tego odbierać, no a 2 godziny to wcale nie jest tak dużo. Jeżeli chodzi o podziemia, to teraz buduję sobie tu przygodoma, troszeczkę go podbiłem, serce 12, traktor 12 i trener 12, więc tak to po prostu wygląda. No i tu widzę, że mi się surek będzie brakować na kolejną twierdzę, więc tak jak mówię, może jak mi się skończy ta twierdza, to wtedy podbije jakiś tu skarbiec troszkę, jakąś tu akademię, no bo one są na dość niskim poziomie. Gildyjka wygląda tak, już mamy 200% od dawna, to już chyba jakby wiadomo. Fajny poziom rycerzy. Portal 24%, te salki 15 póki co tylko 2, no ale to i tak git, bo był ten czarny piątek, więc mniejsza z tym. Główkę póki co jedną zbijamy, jeżeli chodzi o hydrę. No i gildyjnie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o pozycję, no to póki co ładnie jesteśmy w górze, powiedzmy. Tak wygląda ranking, tu się jakby nie będę rozwodził. Bardzo dużo nas tu wskoczyło do tego top 30. Kiedyś to nie było tak zauważalne, a teraz zauważyłem, że właśnie bardzo dużo osób od nas tu jest. W ogóle Rafix, zobaczcie, kurde, on magiem wbił taki sam level jak tutaj chyba wujek, dokładnie, berserkiem. To jest dla mnie totalnie wow, wiadomo, że berserk, no widzieliście na W52 jak to padało, nie? Berserkiem to tam nawet nie myślałeś, ani nic, tylko klikałeś i ten level się sam wbijał, no a tutaj magiem wbić taki sam level, to naprawdę jest godne podziwu. No i tu mamy jeszcze drugiego berserka, który ma taki sam level jak oni, 337. No i tak, i tu Kwikwakwo w ogóle dobił taki sam level jak my, więc też ładnie, jeżeli chodzi o zabójców. Turo 332. Tak więc, no, jak widzicie, tak to tutaj ten ranking wygląda. Twierdze nie są zbyt istotne. Pupilki, no to widzieliście, no i podziemia myślę, że też niezbyt istotne. Ja tu ciągle biję tego samego gościa, bo w ogóle nie podbijam Władka, no ale topka pod ziemi wygląda tak. Sprawdzałem ostatnio, czy ktoś ma w ogóle 13 serce już, ale jeszcze nikt z tego co widzę nie ma.
Dobra, i chyba tyle, mówiąc szczerze, chyba wszystko, co wam miałem pokazać, to wam pokazałem. Jak widzicie, bardzo mało nam brakuje tu levela do kolejnego, w sensie mało expa do kolejnego levela. Może zaczniemy od portalu do piekieł. Czy ja bym był w stanie go zrobić? Wątpię, ale no może jutro. Może jutro się uda, ale warto było spróbować. No i okej, zaczynamy sobie od góry Olimp, dlatego że na tego Cerbera powinniśmy mieć fajne procenty. Co ostatnio się podziało na kanale? No odnośnie tej miniserii, powiedzmy 3-odcinkowej, to się wypowiadałem we wczorajszym odcinku, jakie tam były opinie, odnosiłem się do nich, więc myślę, że tam wyczerpałem temat. Kto chce, to sobie może obejrzeć wczorajszy odcinek. I jutro w ogóle będzie odcinek z Paladyna, nagrany już na zapas, bo nagrałem go od razu wczoraj, bo tak naprawdę nagrałem jeden odcinek po drugim, gdzie pokazałem wam, jak mój Paladyn wygląda po 2 latach sumiennej gry, bo wczoraj, czyli nie wczoraj, przepraszam, przedwczoraj, czyli 6 grudnia minęły dokładnie 2 lata na tym Paladynie, więc myślę, że to dość ciekawe. No i właśnie taki odcineczek wam nagrałem, gdzie od góry do dołu pokazałem, jak dokładnie ten Paladyn wygląda. Dobra, mamy 331 level, git. Aha, tego Jaduna to wam może pokazuję na koniec, nie? Te wszystkie walki, tutaj tego Cerbera, pokażę wam tego Jaduna, tutaj tego Kołka, bo jego też ubiliśmy, to myślę, że na spokojnie na koniec wam zaprezentuję, jak to wygląda. No tak, wydaje mi się, że tak będzie ok. Zwłaszcza, że dzisiaj chyba obejrzymy sobie wszystkie walki, bo tak jak mówię, tych lochów nie ma jakoś bardzo dużo do zrobienia. Dobra, lecimy dalej. Mamy 13 piętro, to jest, z tego co widzę, w strefie mroku. To jest dokładnie ten, komendant Koma. Na niego również mamy dość fajne procenty. To jest wojownik, mamy Kunegundę, mamy również siebie, więc ci wojownicy nie będą tacy trudni w tej strefie mroku, wbrew pozorom. Także myślę, że uda nam się go jakoś w miarę łatwo właśnie tutaj ubić. Kojarzę jeden temat, który mi podsunął. Możecie w ogóle pisać tematy na odcinek, jak was coś interesuje, niekoniecznie związane z grom, ale może być też z grom, żebym się właśnie jakoś rozwinął bardziej na odcinku, czy coś, to możecie pisać w komentarzach. Ja to czytam i mniej więcej zapamiętuję sobie. Kojarzy mi się właśnie, że pod którymś z poprzednich odcinków MR-ku zapytał, czy w ogóle wciągnąłem, chyba tam było pytanie jakiegoś kolegę, czy tam znajomych w granie w Shakesa, czy tam jakoś z nimi grałem, czy coś takiego, nie? W tym temacie. Generalnie sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o tą moją grę w Shakesa, to ja w ogóle dzięki znajomym do tego wróciłem. No bo jak pewnie wiecie, dużo osób, myślę, że tak ma, że po prostu w tego Shakesa grało. Tu w ogóle fajne buty, zobaczcie. Tu jest premia do PD 3%, łączną odporność by było, chociaż czy zamieniasz tą łączną odporność, to jest fajna runa niby. Ale kurde, czy się teraz martwić o runy? Chyba nie, chyba mniejsza z tym. Jak sobie już ogarniemy maksymalne runy, albo chociaż tam jakieś wyższe po prostu, to wtedy tej łącznej odporności więcej wbijemy. A teraz to i tak, widzę, że tu chyba nikt za bardzo nie ma. Miś Maliś, on tak bardzo, z tego co wiem, wydaje masę grzybów na arenę, żeby tylko tu mieć tą jedynkę przy niku. Ale on nawet ma 24%, a my z tymi butami, no a dobra, to zamienimy, niech będzie. Może się to tam jakoś przyda w jakiejś walce czy w czymś, także na razie trzymajmy to. Więc tak jak mówię, no jeżeli chodzi właśnie o to ja do tej gry w ogóle przez ostatnie lata wróciłem dzięki znajomym, bo jak wychodził bodajże serwer 35, tego nie czarujemy, polski, to właśnie w moim technikum, to była chyba pierwsza technikum, coś takiego, to moi znajomi stwierdzili, że nowy serwer w Shakesie, żeby tam sobie pograć. A że był to kierunek informatyczny, no to wiadomo, gierki i tak dalej, to na porządku dziennym. Dobra, bo ja tu się rozgadam, a chcę wszystko dobrze zrobić. Udało nam się w ogóle tego pokonać, więc od razu go zapiszemy, no i lecimy dalej. No i właśnie dzięki temu sobie wróciłem, tam sobie klikaliśmy jakoś na spokojnie klasowo, gildyjnie mieliśmy tą gildię, ktoś tam ogarniał, no i jakoś tak. I ja w sumie dzięki temu do tej gry wróciłem i się wciągnąłem. To była chyba druga technikum, nie pamiętam już w tym momencie, ale wiem, że jeszcze w pierwszej z dwoma znajomymi grałem na jakimś serwerze międzynarodowym, bo zobaczyłem, że w ogóle wyszła nowa klasa jak zabójca, bo ja nawet nie wiedziałem, że jest nowa klasa. Dopiero to już było chyba 5 lat temu albo 6, coś takiego, pierwsza technikum w każdym razie, dopiero ogarnąłem, że właśnie wyszła nowa klasa, no i że warto by było tam zajrzeć i zobaczyć. Tu w ogóle możemy popróbować tego, bo to jest chyba zwiadowca, dokładnie. No i tak jak mówię, o, nowa klasa, pamiętałem, że jak kiedyś grałem, że były tylko 3, teraz jakiś zabójca, a to sobie pogramy. No ale wiecie, to była taka gra tago, nie, for fun, zobaczyć w ogóle, co się w tej gierce pozmieniało. Widziałem, że dużo rzeczy się zmieniło, no ale jakoś tam jakichś dużych umiejętności nie miałem, nie ogarniałem.
bo doszło właśnie dużo rzeczy, to było takie moje powrót do tej gry, bo tak naprawdę chyba ostatni raz pierwsza gimnazjum w tą grę grałem, no i potem były właśnie te 2 czy 3 lata przerwy, no i wróciłem właśnie w tej pierwszej technikum, więc tam klikaliśmy, potem przestałem, bo mi się znudziło, no i ale praktycznie chwilę po tym wyszedł nowy polski serwer 35, gdzie gildynie klasowo sobie, gdzie gildię właśnie klasą sobie założyliśmy. No i tam klikałem, pamiętam, że paladynem, bo z S35 wyszedł właśnie paladyn również. Wiecie co, możemy na tego podłego to wrócimy później, ale sobie teraz zacznę klikać to, na co mam jeszcze fajne procenty. Tylko że tu tego dużo nie zostało, na tego doktora Banksa mam jakieś fajne, to zobaczymy i jego spróbujemy. No tylko że wiadomo, no ludziom z mojej klasy się to szybko ponudziło, ta gildia tam jakoś padła, a ja w tą gierkę się po raz kolejny wciągnąłem i zacząłem bardziej to wszystko ogarniać, zacząłem sobie oglądać tam jakichś youtuberów, którzy akurat wtedy grali i nagrywali, no i dużo rzeczy generalnie zacząłem na własną rękę ogarniać i grać sobie praktycznie sam. Później tam niektórych kolegów wciągałem w tą grę, z niektórymi coś tam pograłem, mówię, chodź pogramy, bo samemu mi się nie chce albo coś, no ale w większości się to szybko nudziło na Aminie. Ja jak już zacząłem grać na tym S35, to praktycznie od tamtej pory co serwer jakoś tam sobie klikałem, potem wychodził Berserk na S36, którym również grałem pod innym nickiem, z tego co pamiętam, więc no już z tą gierką zostałem. No i potem zacząłem ją nagrywać właśnie tam i różne rzeczy się zadziały, powiedzmy, że właśnie tą grę zacząłem nagrywać, no i moi znajomi o tym wiedzieli, nie? Wiedzieli o kanale, co prawda jak tam nie rozpuszczali jakiś mój film czy coś, zwłaszcza, że jak sobie wejdziecie na moje pierwsze filmy, to raczej widzicie, jak one wyglądały, to tam nie było jakieś super, to raczej było takie no amatorskie dość, zresztą nadal to nie jest jakieś super, ale myślę, że teraz o wiele inaczej się wypowiadam podczas nagrywania, jakoś jestem pewniejszy, jeszcze doszła ta kamera, wtedy to jeszcze audio było takie słabe, więc no sami wiecie, że mimo wszystko no troszeczkę to poszło do przodu, no i wiedzieli o tym, ale jakoś bardzo, no tak o, to było takie for fun, zresztą nadal jest for fun, no bo wiadomo, ten kanał można powiedzieć, że urósł nawet fajnie, no ale mimo wszystko jakoś więcej tutaj nie, to jest taki kanał w dalszym ciągu for fun, nie ma tam jakichś milionów wyświetleń ani nic takiego, no ale właśnie zawsze jak puszczali jakiś taki mój film, to można powiedzieć, że w zasadzie się czułem tak dziwnie, nie, no bo mówię, no po prostu, nie, wiecie, ja miałem taki też inny styl nagrywania, aniżeli byłem na co dzień. Wy mnie mogliście poznać, jak streamowałem na Twitchu, to mogliście mnie poznać bardziej, jak taki jestem na co dzień, bo na nagrywanie troszeczkę inaczej się zachowuję. Na przykład nie przeklinam praktycznie w ogóle, bo nie chcę, żeby mi tam YouTube ucinał, bo wiem, że YouTube nie lubi, jak ktoś przeklina na filmach, jakbym to musiał cenzurować, a mi się nie chce, więc na przykład na filmach nie przeklinam, a prywatnie przeklinam dużo, na Twitchu zresztą to było słychać, podczas tam transmisji na żywo. Dobra, tu już chyba sobie damy spokój i lecimy dalej. Mamy jeszcze tutaj tego Odyna, jego jeszcze spróbujemy kliknąć, bo na niego również procenty są dość fajne. A, jeszcze w ogóle mamy Tornado, jeszcze o tym muszę pamiętać. O kurde, Odyn padł w ogóle bardzo szybko. No i koniec końców skończyło się tak, że wszyscy moi znajomi z tego technikum, którzy grali swego czasu w tego Shakesa, tak można powiedzieć, dość amatorsko, bo my nie umieliśmy w to grać, nie znaliśmy właśnie tych nowości. Ja dopiero później zacząłem to bardziej zgłębiać, zacząłem się tym bardziej interesować i się bardziej wciągnąłem w tą grę. No to pokończyli, olali to, no a ja zostałem, można powiedzieć, jako w zasadzie jedyny. Więc po części było to przez moich znajomych, że ja zacząłem grać, ale koniec końców z tych wszystkich, którzy grali, ja skończyłem i gram w to nadal, a cała reszta już nie gra po prostu, bo albo nie mają czasu, albo im się nie chce, albo po prostu grają w coś innego. No wiecie sami, jak to wygląda. Ale no, że, tak jak mówię, no ta gierka gdzieś tam zawsze była, bo w gimnazjum też tam z jakimiś kolegami grałem. Pamiętam, że właśnie tak jak mówiłem, chyba w pierwszej gimnazjum, wiecie co, może my tym tornadem spróbujemy ten 332 level dobić. Więc w pierwszej gimnazjum gdzieś tam to było, pamiętałem o tej grze, potem tak jak mówię, ta pierwsza technikum mi się przypomniało, mówiłam, może poklikamy. Ja zawsze w Shakesie lubiłem to, że to jest gra na telefon i można wszystko z poziomu telefonu zrobić, więc nawet jak nie miałem w danym dniu, nie miałem czasu wejść na komputer albo coś, albo nie mogłem po prostu, to zawsze sobie mogłem z telefonu tą gierkę ogarnąć, więc to zawsze mi się podobało, czy to w podstawówce, pamiętam jeszcze jak na tej pierwszej aplikacji Shakesa, potem to się chyba na Androidzie nazywało Shakes and Fidget Classic, która była taka strasznie prosta, ale przez to praktycznie nie trzeba było jakiegoś szybkiego internetu, do tego dobrego telefonu, tylko wszystko ci się bardzo szybko wczytywało. Potem jak tą gierkę rozwinęli i pododawali dużo rzeczy, to tam na tym klasiku i tak jakby nie mogłeś robić większości tych rzeczy, raczej tam takie basicowe jak arena, karczma i tak dalej, no ale tak jak mówię, to mi się właśnie zawsze podobało. No i te w tej pierwszej gimnazjum coś tam poklikałem, ale mi się znudziło, potem pierwsza technikum, jeśli się nie mylę, gdzie właśnie ty zobaczyłem, że o, wyszła jakaś nowa klasa, zobaczymy, o co chodzi.
to był właśnie zabójca. No i potem właśnie przez to, że ci znajomi sobie stwierdzili, że o, nowy polski serwer, to założymy gildię klasową, to przez to do tego wróciłem i już jakby zostałem. No ale właśnie odpowiadając na twoje pytanie, tak, próbowałem tam, w sumie to dobiłem level, poczekajcie, to teraz, aha, no to 13 piętro w zasadzie mi tylko zostaje do kliknięcia, tylko teraz pytanie, czy ja jestem w stanie to kliknąć. Możemy sobie sprawdzić procenty, to jest niby zwiadowca, więc powinno paść, ale poczekajcie sekundę, zaraz tu spróbuję ogarnąć. Także odpowiadając na twoje pytanie, ja zostałem po części wciągnięty do tej gry, mimo że gdzieś tam, tak jak mówię, co jakiś czas sobie o niej przypominałem i wracałem. No ale mimo wszystko, jednak jak sami wiecie, no to po prostu, a poczekajcie, dobra, tu się zalogowałem, no to po prostu jednak później dzięki tym znajomym w zasadzie do tej gry wróciłem i mimo to, że ja potem ich próbowałem namówić, żeby tam grali czy coś, no to szybko im się gierka nudziła, szybko odpuszczali, no a ja jednak cały czas w niej, można powiedzieć, od tamtej pory tkwię. Chyba opowiedziałem mniej więcej, jak to było. O kurde, poczekajcie, 0,12% tylko mamy na niego. Na Hemoridor jeszcze mamy 0,30, z tego co widzę. 0,13, tak jak 0,12 w zasadzie mamy na to 13 piętro. No to nie, chyba się nie opłaca tego klikać. Spróbujemy jeszcze może ten Hemoridor ewentualnie. Jeszcze jego się może uda kliknąć, bo na niego mamy 0,30, więc to wcale nie jest tak mało, no też nie dużo, ale to jest wojownik, więc spróbujemy. Dzisiaj w sumie ładnie te lochy nawet padały, więc może coś jeszcze faktycznie się uda. No ale 332 level wbiliśmy, więc w sumie to, co chciałem dobić, to mi się udało. No i myślę, czy wyczerpałem odpowiedź na twoje pytanie? Wydaje mi się, że tak, że jakby... bo tam właśnie coś takiego było, ja teraz tego pytania dokładnie nie pamiętam, ale właśnie było coś takiego, czy tam jakichś znajomych to wciągnąłem, czy nie, no to właśnie bardziej oni mnie w to wciągnęli, a potem ja zostałem, oni wyszli z nałogu, powiedzmy, ale mimo wszystko ta gierka co jakiś czas do mnie wracała, co jakiś czas tam sobie odświeżałem i sprawdzałem, co ciekawego w niej się właśnie dzieje. Chyba tyle, nie? Chyba wyczerpałem temat, tak jak mówię, potem doszło nagrywanie, bo ja w ogóle założyłem kanał, poczekajcie, teraz miną 2 lata, czyli w 2020 roku, na początku jakoś, chyba nawet tam 2 czy 3 stycznia wrzuciłem pierwszy filmik swój, czyli ja jeszcze byłem wtedy w 4 technikum, więc jeszcze byłem w szkole, więc tak jak mówię, no coś tam nieraz jak puszczali jakieś moje filmy, to troszeczkę ciarki mnie przechodziły, cringe'u, ale no co, wiedzieli moi znajomi, że jakby się kręcę wokół tej gierki i nagrywam coś tamtego, nawet pamiętam jak wychodził chyba 37 serwer, to tam próbowałem ich namówić, bo ja wtedy tam robiłem gildia, to jeszcze było z Gimperem. Ta gildia miała być, potem była ostatecznie z Naruciakiem, no ale to już nieważne, no i tam niektórych ponamawiałem, no ale tak jak mówię, no raczej mało kto grał w to dłużej niż powiedzmy do 200 poziomu, nie? Także to była kwestia tego, ale zauważyłem też w ogóle, że bardzo dużo osób w tą gierkę gra tak krótko, że taki 200-300 level to jest max i potem już im się nie chce, nudzi im się i po prostu kończą, albo idą na nowy serwer, albo po prostu odpuszczają tą grę i grają w coś innego, no różnie to wygląda, w każdym razie. No ale tak to właśnie w moim przypadku wyglądało. No i teraz w sumie z takimi znajomymi z Reala to nie gram. W zasadzie nie, bo nikt z nich nie gra, z tych, którymi ja tam się w dalszym ciągu zadaję, więc nie, więc ja głównie tutaj się otaczam w kręgu, nie wiem, osób z Discorda czy coś i gram sobie tam z nimi ewentualnie co serwer, albo tam co jakiś czas po prostu mam tam kontakt do niektórych osób i jak coś zaczynam robić na nowym serwerze, to piszę, bo tak jak mówię, ze znajomymi z Reala po prostu nie gram, bo nikt z nich nie gram. Tak to generalnie wygląda. Dobra, nie ma co chyba tego Hemoridoru klikać, on nam nawet nie da 300 milionów expa, więc to się raczej mija z celem, bo małe są na niego procenty. No na co mieliśmy takie fajniejsze procenty, to nam padło. Tu możemy jeszcze zauważyć, troszkę tych itemków poszło z Tornada, ale to na razie zostawiam do Wiedźmy, żeby dostać więcej golda. Tutaj mam już prawie 3000 wytrzymałości, 3000 już przebiłem zręczności w podstawie, więc to akurat spoko. No i co my teraz mamy? Teraz mamy jakiegoś wojownika znowu w Tornadzie, no to też jest raczej blok. Dobra, to chyba tyle. Długi odcinek w ogóle wyszedł. Ej, 23 minuty, rozgadałem się. Nawet nie wiedziałem, że to aż tyle, więc dobra. Chyba nie ma co tu dalej przedłużać, bo tak jak mówię, no na razie te procenty nie są jakieś wybitne. Może na weekendzie epickim byśmy się przebrali, bo tu już mam chyba stare itemy. No zobaczcie, no tu mi broń na przykład daje 38, a co do drugiej to 14. Może na weekendzie epickim byśmy się przebrali i faktycznie coś by padło, ale ewentualnie leveli został jeszcze dociśnięty.
Także to wydaje mi się, że jest ok. Dobra, to jeszcze sobie obejrzymy te walki, co tutaj wam pozapisywałem. Czyli tak, zaczyna się od Kołka Van Helsinga. No i zobaczmy, jak to z nim tu wyglądało. Tak jak mówię, ja go ubiłem tylko po to, że dlatego, że miałem na niego fajne procenty, a brakowało mi levela. To jest mag, więc ta walka jest dość szybka. Tu póki co Barbar i Maguś nie zrobili za dużo. No i tu Kunegunda, no w sumie we trójkę zbili ponad połowę HP. Zobaczmy, jak to wyglądało z naszej strony. My teraz mamy dwa ataki, chociaż no tu zobaczcie, no okej, no dwa fajne kryty siadły na szczęście, bo i tak było blisko. Taki pierścionek nam wypadł, 432, czy go nie ma czasem Barbar? Nie, nie wymieniałem, bo jak widzicie i tak by mu nie dał wcale jakoś bardzo dużo. Dobra, teraz możemy obejrzeć tego Jaduna. Powiem wam, że Lilaryś na setce, jak widzicie, 12 trener i wydałem około 200 grzyba, więc jak na takie w zasadzie dość proste przejście, nie jakoś bardzo skomplikowane, to i tak dużo tego grzyba na tego Jaduna nam poszło niestety, no ale teraz już chyba będzie z górki, nie? Teraz już raczej prościej to wszystko będzie padać. No i tutaj już tak naprawdę Jadun jest na hita. Zobaczcie, ile uników musi zrobić. To możecie policzyć, jak wam się chce. No chociaż tu krytyk jakiś fajny, drugi. Okej, no to wcale nie tak dużo. No i Jadun został pokonany. Tu portal do piekieł, który padł mi wczoraj, więc to w sumie nic ciekawego. Zobaczcie, że nam praktycznie nic nie zrobił. Lecimy dalej. Mamy Cerbera. Cerber to jest zwiadowca. No i tutaj ta walka chyba będzie bardzo, ale to bardzo długa, przynajmniej tak się zapowiada, bo z tego co widzę, no 16 tysięcy zręczności, także praktycznie tyle co my mamy, no ale uników tutaj od groma i on i my tak naprawdę, zobaczcie, że my go dosłownie smyramy przynajmniej na razie. Wiadomo, że Shakes działa tak, że im dłużej trwa walka, tym te ciosy są mocniejsze, no ale tutaj bardzo powoli ten zabójca się niestety rozpędza, no i tak to będzie wyglądać, trochę nudne, powiem wam szczerze, troszeczkę nudne, mimo że ten zabójca mi się podoba i naprawdę planuję tutaj na nim grać długo, to jednak mimo wszystko akurat te walki są trochę nudne, ale myślę, że to jest dlatego, że takie mam odczucie, że przed zabójcą moją taką nową klasą to był mag właśnie na W50, no a na tym magu wszystko jest takie, wiecie, dynamiczne, kilka hitów i już jest koniec walki, no i może dlatego mam właśnie takie odczucia, zwłaszcza, że jak zobaczcie, walczy dwóch zwiadowców, to jest po prostu no masakra, no unik za unikiem, no teraz to on ma nas chyba na hita nawet, więc teraz już same uniki będziemy tu ładować, może on po prostu zacznie mniej tych uników robić i dzięki temu jakoś szybciej to pójdzie, chociaż no jak widzicie już te kryty fajniejsze, 22 miliony i tak to wyglądało, mimo że wbiliśmy dzięki niemu 331 level, no to 45 milionów expa zaledwie nam dał. Tu jeszcze w ogóle co do właśnie tego S40, to ja powinienem ten odcinek nagrać jakoś tam kilka dni przed, dlatego że dosłownie wczoraj miałem nowy level z kalendarza, no ale wczoraj już było po ptakach, dlatego też wam nagrałem W52, no a jeżeli chodzi o poniedziałek, to nie było żadnego filmu, bo tak jak mówiłem, nawet nie miałem czasu, a poza tym chciałem sobie zrobić przerwę, więc po prostu bardziej by się opłacało taki film jak dzisiaj nagrać właśnie przed tym levelem z kalendarza, który był wczoraj, no ale trudno, no mówi się trudno, czasem też tak bywa. Dobra, mamy komendanta Kome, to jest wojownik, no i tak, Barbar nie zrobił za dużo, Maguś również 111 milionów, Kunegunda również, zobaczcie, myślałem, że tutaj Kunegunda mu zbije z pół HP, no ale ona niestety się nie popisała i tak naprawdę prawie cały komendant Koma na naszych barkach, on jak widzicie nie ma broni, bije nas z rączki, zresztą no widać na tym jego, na tej jego grafice, jak on wygląda. No i tutaj też blokuje, patrzcie, hity są bardzo mocne, no ale mimo wszystko magia uników z naszej strony, tu jakieś krytyki też i myślę, że on również nam padnie. 332 level, powiem wam, że no mają te, no berserki to nie patrzę, ale jak na przykład druidem wbił, chociaż no druid, z tego co pamiętam, jak ja grałem tym swoim druidem tam na początku, to on też te lochy robił szybko, też był jakoś tak gładko nim szły te lochy, nie mam pojęcia czemu to tak wyglądało, jak mam być szczery, ale gdzieś tym druidem te lochy padały łatwo, no ale mimo wszystko jednak podobnie to szło właśnie jeżeli chodzi o druida, tak samo jak i tam jacyś zwiadowcy, czy też właśnie zabójcy, no a tutaj właśnie Miśmaliś na przykład ma 334 level, może tornado bardziej docisnął albo coś, no w sumie jestem ciekaw jego lochów, no i tutaj Rafix to w ogóle, no bo berserki to wiadomo, nie, ale Rafix tym magiem, no to tym bardziej jestem ciekaw, jak on wbił tak duży level, tu w ogóle ma rzeczy razy 8 poulepszane, jak on wbił tak duży level właśnie magiem, to jest też dla mnie totalnie wow, no tu Zebo ma 332, czyli taki jak my, ale on ma cały czas 9% w broni, więc te lochy naprawdę mu ciężko idą, no jest Marcinek, ale to berserk, no i w sumie tyle, nie? W sumie tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie lochy i o to wszystko, a i tu jest jeszcze Berek 332, no ja to tak jak mówię Berek, no jestem
mega ciekawy. Dobra, lecimy dalej. Mamy doktora Banksa. Barbarzyński barbar nie zrobił mu nic. Jak widzicie, doktor Banks to jest chyba wojownik, no ale bije bardzo mocno. No i zobaczmy teraz, nie zbili mu praktycznie nic. My mu też tu bardzo mało bijemy. No tak, wojownik, bo blokuje. I zobaczcie, no on nas ma praktycznie na hita. Więc no same uniki chyba, nie? Kto chce, to może policzyć i napisać w komentarzu, ile zrobiliśmy uników z doktorem Banksem, bo chyba ich było sporo. No teraz to on na pewno ma nas na hita po tak długiej wymianie. No i zobaczmy, niektóre ciosy nasze też blokuje, ale za to drugi dochodzi, więc to git. Tu fajne dwa kryty, no i wydaje mi się, że teraz go zakończymy, a nie, jeszcze, zobaczcie. No właśnie, no to jest to, o, jeszcze go nie, no kurde, tutaj, no ciężko, nie, tak naprawdę na skraju, no ale Grunge się udało i fajne nam rękawiczki z niego dropy, 111 chyba dawały barbarowi, więc to na pewno na plus. Tutaj tego nie musimy czarować, nie czaruję butów, bo i tak sobie zaklep szydry misję robię, więc nie ma sensu. Tu mam zaczarowane to, co muszę mieć do PvP tak naprawdę, no a tutaj mam zaczarowane to, co muszę mieć do awki, więc dlatego też te moje czary tak właśnie wyglądają. Czy ja tu w ogóle mam zaklętego? Nie pamiętam, tak szczerze, chyba jeszcze nie mam, gdzie on był. Dokładnie, nie mam jeszcze zaklętego, ale w sumie, no teraz nie mam golda, ale w sumie go sobie zrobię, zaczaruję po prostu wszystko to, co mam na tym stojaku i założę, bo w sumie no te 5 statystyk zawsze gidnie, a totalnie zapomniałem o tym osiągnięciu. Dobra, no i na sam koniec mamy Odyna. Jak widzicie, 330 level, padł w miarę szybko, mimo że procenty na niego nie były jakieś ogromne. Jest bardzo twardym przeciwnikiem, zwłaszcza to widać na pewno, jak walczymy z nim w strefie mroku. No ale tutaj no to wiadomo, kwestia uników. Twardy jest, ale za to siły ma bardzo mało, nie? Więc on jak nas bije, to wcale te obrażenia jakieś duże nie są mimo wszystko. No i on też jest odporny na jakieś tam żywioły, nie? Więc tutaj łączna odporność na pewno dużo robi z tymi lochami. No ale okej, zobaczmy, jak to tu często blokuje, nie? Przynajmniej jeden cios na nasze dwa niestety jest zablokowany z nim. No i co? Zobaczymy. Gram tutaj też tym zabójcą, żeby zobaczyć, czy faktycznie w tym late game jest przewaga. Jeżeli chodzi o wojownika, to się troszkę zawiodłem. Myślałem, że on będzie mocniejszy, tak szczerze mówiąc, ale z drugiej strony walczę głównie na W40 walczę głównie z drugim wojownikiem oraz z kim? Chyba, a no i z paladynem oczywiście przede wszystkim, więc jakby no te klasy są bardzo mocne na late game, no ale mimo wszystko myślałem, że będzie mocniejszy. Zobaczymy, jak wyjdzie z tym zabójcą. Dużo osób mówi, że właśnie przez to, że ma tutaj czar na dwie bronie zamiast na jedną, to mu daje tą taką przewagę, bo ma 5% obrażeń więcej, aniżeli na przykład zwiadowca albo ktoś, no i dzięki temu niby jest bardzo mocny w late game'ie. Tak piszą, no ale zobaczymy, nie? Stestujemy to sobie. Dobra, czyli to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, subika z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No i możecie kliknąć w link do gierki, który jest pierwszy w opisie. To chyba wszystko. 332 level dobity, docisnęliśmy co mogliśmy. Teraz czekamy na weekend epicki. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć!